To gratka nie tylko dla przedstawicieli mediów, by przepytać wszystkie zawodniczki przed początkiem nowego sezonu, ale przede wszystkim jest to spotkanie dla kibiców. Przed nami przedsezonowa prezentacja nowej drużyny Ślęzy Wrocław. Koszykarki zaprezentują się na scenie przy specjalnej oprawie muzycznej. Igrze świateł, mówi Paweł Kucharski, rzecznik drużyny. Ta prezentacja w Greju to już taka tradycja, takie nasze spotkanie przedsezonowe. Chcemy otworzyć się na kibiców, aby fani, najwierniejsi fani naszego klubu mogli nie tylko porozmawiać z zawodniczkami, ale także zrobić sobie zdjęcie, wziąć autograf, żeby ta interakcja między klubem a kibicami była jak najszersza. Obecne będą nie tylko doskonale znane kibicom zawodniczki, jak m.in. Agnieszka Kaczmarczyk, Szarni Zol Norman czy Marisa Kastanek, ale także nowe twarze. W klubie muzycznym Grej już prezentowaliśmy się kiedyś, to było 2 sezony temu. No, gdy porównamy skład obecny z tamtym, który był 2 lata temu, no to nastąpiło dużo zmian, jest wiele nowych twarzy, nowych koszykarek, także tym bardziej warto przyjść do klubu muzycznego Grej, aby te wszystkie nowe twarze poznać z bliska. To będzie kilkanaście dni bardzo intensywnych dla zawodniczek. Po prezentacji na scenie przyjdzie czas na pokaz na parkiecie. Kolejne dni to już poznawanie naszych zawodniczek na parkietach, bo przypomnę, od czwartku do soboty w hali AWF-u turniej towarzyski Wrocławska Iglica Memoriał Teresy Kępki-Swędrowskiej, a tydzień później, a więc 29 września w piątek, inauguracja sezonu także w hali AWF-u Ślęza Wrocław, mistrzynie Polski, mierzyć się będą z PGE MKK Siedlce już teraz. Zapraszam na te wszystkie wydarzenia. Zanim to wszystko, warto dokładnie poznać wrocławianki. Początek prezentacji o godzinie 17 w klubie muzycznym Grej przy ulicy Świętego Mikołaja. To było sportowe podsumowanie poprzedniego roku szkolnego i zapowiedź tego, co czeka nas w kolejnym. Na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu pojawiło się blisko 1000 dzieci, które będą rywalizowały w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. To była wrocławska inauguracja nowego roku szkolnego, ale też ogłoszenie wyników za rok poprzedni. Młodych lekkoatletów przywitali i nagrodzili ci trochę starsi, doskonale znani kibicom na Dolnym Śląsku. Pojawili się olimpijczycy, którzy trenują we Wrocławiu, Robert Sobera i Agata Forkasiewicz, ale także ci, którzy piękne kariery mają już za sobą, m.in. Renata Maurer-Różańska i Paweł Rańda. Puchary ufundowane przez prezydenta Wrocławia za poprzedni rok otrzymali Szkoła Podstawowa nr 72, Gimnazjum nr 13 i Liceum nr 2 z zespołu szkół nr 22. Nagradzono także szkoły najbardziej aktywne, czyli te, które w poprzednim roku wystawiły swoich zawodników w wielu dyscyplinach. I tutaj Gimnazjum nr 13 też było najlepsze, ale nagrodę otrzymała także Szkoła Podstawowa nr 45 oraz 12 Liceum Ogólnokształcące. W formie edukacji w tym roku postanowiono podzielić zespoły także na 3 grupy, łącząc uczniów z 7 klas oraz 2 i 3 gimnazjum. Mimo zmian frekwencja podczas zawodów była lepsza od oczekiwanej. Pojawiło się po 29 szkół, czyli blisko 1000 uczniów. Nawet pogoda nie odstraszyła uczestników, którzy już teraz rozpoczęli walkę w kilkunastu dyscyplinach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Pozostaje życzyć wielu sukcesów. Warto dodać, że już w przyszłym tygodniu kolejne zmagania młodych na Morskim Oku we wtorek zaplanowano sztafetowe biegi przełajowe. Klub Karate Kyokushin imienia Masutatsu Oyamy działa we Wrocławiu blisko 20 lat i należy do ścisłej czołówki klubów karate w Polsce. Akademia prowadzona przez Jacka Lamota zaprasza na zajęcia wszystkich chętnych, ale przede wszystkim tych najmłodszych. Rodzice, którzy są na etapie wyboru dodatkowych zajęć sportowych dla swoich dzieci, mogą znaleźć tutaj odpowiednią ofertę. Bo karate to sport, który rozwija nie tylko sprawność ruchową dziecka, ale także mentalność. Jest to bardzo ważne pod kątem wychowania najmłodszych, tłumaczy Agata Winiarska, mistrzyni świata IFK. Myślę, że to jest idealny sposób, żeby dzieciom zająć czas po szkołach, po szkole, żeby rozwinęły się nie tylko ruchowo, ale także właśnie, żeby nauczyły się trochę współpracy w grupie, różnych zasad, harmonii, takiego wyciszenia. To jest coś, co każdy rodzic docenia po tym, jak zapisuje dziecko do klubu. Trenerzy wychowali już nie jednego mistrza, ale jak zaznaczają, zajęcia nie polegają na walkach. To przede wszystkim zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci. Żeby te dzieci zużyły też energię, którą kumulują przez cały dzień, żeby spożytkowały ją w jakiś pozytywny sposób. I dopiero później w ramach treningu, przy ćwiczeniu techniki, gdzie to także uczy dzieci koncentracji, dążeniu do osiągania jakichś celów. Dopiero później jest ukierunkowanie także na kumite czy kata, także na układy walki albo samą walkę.
Zainteresowani? Więcej informacji na temat zajęć, grup i samej dyscypliny można znaleźć bez problemu. Wszystkie informacje są na naszej stronie internetowej www.karate.wroc.pl. Także można informacje zasięgnąć na naszej stronie na Facebooku, kontaktować się z klubem osobiście, bądź przyjść osobiście i zapytać co jak. Mamy bardzo dużo grup, nie tylko w dojo przy ulicy Kościuszki, ale także w różnych szkołach, więc myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś dobrego. Treningi karate odbywają się w sumie w 6 różnych lokalizacjach we Wrocławiu i okolicach. W sobotę zakończenie cyklu letnich turniejów tenisowych Spartan Cup. Zawodnicy rywalizowali w 4 turniejach i zbierali punkty do ogólnej klasyfikacji. Teraz przyszedł czas na zawody Masters. Areną zmagań są korty tenisowe przy ulicy Lubińskiej we Wrocławiu. Jeżeli pogoda pozwoli, to doskonała okazja, żeby zobaczyć amatorski tenis, ale w najlepszym wydaniu. Przy dobrych warunkach mecze będą rozgrywane na 3 kortach otwartych, które znajdują się na obiekcie Spartana. W przypadku deszczu zawodnicy będą rywalizowali na 2 kortach pod dachem. W sobotę będzie można także pobiegać, a przy okazji pomóc dzieciom we Wrocławiu, ale także w innych 11 miastach Polski wystartuje 3. PKO Bieg Charytatywny. Aktywność biegaczy biorących udział w biegu zostanie przeliczona na złotówki, a uzyskana w ten sposób kwota przekazana będzie dla potrzebujących dzieci z ubogich rodzin w 12 województwach. Im więcej kilometrów i biegaczy, tym więcej złotówek. Wrocławski bieg rozpocznie się o 11 ze stadionu AWF. Zasady są proste, to sztafeta, w której biorą udział wyłącznie 5-osobowe drużyny. Każdy z zawodników musi pokonać co najmniej jedno okrążenie w trakcie godzinnego biegu. Pozostaje życzyć pokonania wielu kółek, bo każdy jest, no może nie na wagę złota, ale na pewno bardzo potrzebnych złotówek. Z kółek przerzucamy się na dyski, bo właśnie zawody latających dysków w najlepszym wydaniu będzie można zobaczyć w weekend na Stadionie Olimpijskim i Polach Marsowych we Wrocławiu. W sobotę rozpoczną się Mistrzostwa Polski w Ultimate Mixed. To bardzo widowiskowa dyscyplina, która przyciągnęła naprawdę sporo kibiców podczas The World Games we Wrocławiu. Komu spodobały się latające dyski, polecamy weekendowe zawody. Finał zaplanowano na niedzielę na godzinę 16:00. Wstęp dla kibiców jest oczywiście bezpłatny.